Witamy Państwa bardzo serdecznie na 17. edycji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. W tym roku jesteśmy wreszcie stacjonarnie pod hasłem W rytmie eko, a inaugurujemy to wydarzenie w doborowym towarzystwie. Drodzy Państwo, są ze mną pan profesor Tomasz Trawiński, prorektor do spraw infrastruktury i promocji Politechniki Śląskiej, pan profesor Bogusław Łazarz, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Śląskiej, pan Mariusz Kucharz, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice, partnera wydarzenia, oraz pan Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, partnera instytucjonalnego. W tym roku, drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Was rekordową liczbę ponad 80 pokazów popularno-naukowych. Czekają na Was również atrakcje kulturalne, przygotowane m.in. przez Chór Politechniki Śląskiej oraz Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko. Dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami w żadnym z czterech kampusów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach lub Rybniku, przygotowaliśmy aktywność online. Ekoplotki z naukowcami prowadzone przez niezastąpioną redaktor Iwonę Franceską-Rogalską. To wydarzenie, drodzy Państwo, nie miałoby miejsca, gdyby nie cała długa lista naszych partnerów i sponsorów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie tego wydarzenia. Pozwolę sobie przeczytać, że patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty w Katowicach, Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Edukacji i Nauki. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Sponsorami tego wydarzenia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Gliwice, APA Spółka z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., AJUT Spółka z o.o., SFW Energia Spółka z o.o., AG Studio, MZUK, Kolejkowo, Bajka Pana Kleksa, Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., JSW SA Kopalnia Wiedzy, a darczyńcą wydarzenia jest Fundacja dla Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Katowice, Radio CCM, TVP3 Telewizja Katowice, Dziennik Zachodni i Nasze Miasto. Pozwólcie Państwo, że oddam w tej chwili głos gospodarzom i partnerom naszego wydarzenia. Zacznę od pana prorektora Trawińskiego. Szanowni Państwo, droga młodzieży, jest nam niezmiernie miło po raz kolejny witać Państwa w naszych murach Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska jest uczelnią otwartą. Zachęcamy też w normalnym dniu, w dniu pracy, do odwiedzania Politechniki Śląskiej. Przygotowaliśmy dla Was niesamowite pokazy. W rytmie eko to wszystkich nas w takiej dobie po pandemii, w dobie kryzysu energetycznego bardzo interesuje, jak żyć w sposób ekologiczny, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania wszystkich stanowisk, pozytywnych wrażeń, wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia, miłego wieczoru, udanej nocy. Panie rektorze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, droga młodzieży, to wydarzenie bardzo dobrze wpisuje się w to, co się stało w Katowicach. Zawiązano akademickie konsorcjum Katowice Miasto Nauki 2024 siedmiu uczelni publicznych, w tym Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska i wszystkie śląskie uczelnie, działające przecież nie tylko w Katowicach, ale i w wielu innych miastach, chcą otworzyć się na samorządy, na mieszkańców, chcą pokazać swój potencjał i chcą, aby zwiększyła się współpraca i pomiędzy uczelniami, a samorządem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach jako wstęp do tego, co się będzie działo do roku 2024. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panowie Rektorzy, w imieniu Prezydenta Miasta Adama Neumanna wyrażam swoją ogromną radość, że po raz kolejny Noc Naukowców
odbywa się w naszym mieście. To ogromna radość, że z roku na rok przybywa tych najmłodszych dzieci, młodzieży, którzy brali udział w konkursach, dzisiaj będą uhonorowani. Przypomnę tylko, że młodszym dzieckiem Nocy Naukowców są Dni Młodych Naukowców, które również z ogromną radością będziemy gościć w murach Politechniki Śląskiej na wiosnę. Dołączając do życzeń pana rektora, życzę wszystkim dobrego popołudnia i dobrej naukowej nocy. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, no cóż, bardzo przyjemnie jest otwierać takie wydarzenie. To już jest 17. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej i zacznę może od gratulacji. Panowie rektorzy, pani profesor, pani dyrektor, gratuluję takiego pomysłu i takiej realizacji. Tu czuć rytm, nie tylko eko, i czuć emocje. I to jest piękne. My w Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii, która jest zbudowana z 41 gmin województwa śląskiego, prawie 2,5 miliona mieszkańców, mamy wyodrębniony specjalny fundusz, Fundusz Wspierania Nauki, który między innymi takie przedsięwzięcia promuje i wspiera. Gratuluję wszystkim pomysłodawcom i życzę dobrego odbioru, dobrej zabawy i złapania tego bakcyla, że wiedza, niezależnie od wieku, jest istotnym elementem w naszym życiu, w naszym rozwoju. Dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję. Natomiast zanim pozwolimy Wam rozpocząć popularno-naukową przygodę na Politechnice Śląskiej, chcielibyśmy wręczyć nagrody w konkursach w rytmie eko, które organizowaliśmy w tym roku i które już rozstrzygnęliśmy i wiemy, kto zwyciężył. Bardzo proszę pana rektora Trawnickiego o pomoc w nagradzaniu. Ja będę wyczytywała konkurs, kategorię wiekową. Industrialna biżuteria, kategoria wiekowa, uczestnicy do 16 lat, pierwsze miejsce, Zuzanna Szel. Zawieszka Trwanie. Nieobecna na uroczystości, ale myślę, że tutaj możemy przekazać. Nie ma nikogo w zastępstwie? Nie ma. Drugie miejsce, Oliwia Fiołka, bransoletka, pierścionek, pudełko. Oliwia, jesteś z nami? Fantastycznie, cieszę się bardzo. Chodź tu do nas. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Gratulacje. Dziękuję. I nagroda jeszcze dla ciebie tutaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. I trzecie miejsce, Barbara Skorek, drugie życie szlaki hutniczej. Ojej. Proszę bardzo. Wszystkiego. Dzień dobry. A jaka jeszcze nagroda? Gratulacje. W kategorii wiekowej uczestnicy w wieku 16-18 lat, pierwsze miejsce, uczestnik Angelika Wrbniak, industrialne płatki żonkila. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Dzięki. Drugie miejsce, Agnieszka Konopacka, pierścionek z diodami. Jest z nami Agnieszka? Jest. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratulacje. I w kategorii wiekowej uczestnicy w wieku powyżej 18 lat, pierwsze miejsce, Agnieszka Tkocz, bransoletka z elektrośmieci. Bardzo serdecznie gratulujemy. Dorosły uczestnik Nocy Naukowców. Gratuluję. Kolejny konkurs, drodzy Państwo, to opowiadanie kryminalne, którego akcja dzieje się w kampusie Politechniki Śląskiej. Kategoria wiekowa, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Miejsce pierwsze, Jacek Adamecki, Sprawa tożsamości. Zapraszamy, zapraszamy. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Drugie miejsce, Julia Chmielowska, Gryzomir i bunt myszy. Ciekawy tytuł. Gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratulacje. I trzecie miejsce, Barbara Sieber, Złota Róża, nieobecna na uroczystości. Już mieliśmy informację i chyba nie ma zastępstwa. Drodzy Państwo, kolejny konkurs, Ekomoda, zaprojektuj ubranie z odzysku. W kategorii wiekowej dzieci, miejsce pierwsze, uczestnik Stawowska Amelia i Michalska Michalina, kapelusz z odzysku. A drugi dyplom mamy?
pani Amelia i pani Michalina. Dziękuję. Gratuluję. Gratulacje. Miejsce drugie, Michał Łabuś, ekologiczna koszulka i poręczna torebka, nieobecny na uroczystości, przepraszam, nie zauważyłam tego. Trzecie miejsce, Oliwia Fiołka, sukienka. Oliwia, ty wymiatasz dzisiaj, widzę. Wszystkie nagrody twoje. Pewnie zostaniesz studentką Politechniki Śląskiej. Gratulacje. I drodzy państwo, kategoria wiekowa młodzież. Pierwsze miejsce, Piotr Michen, stylizacja Through the Wire. O, proszę, jaki stylowy kolega. Gratulacje. Kolejne miejsce, Amelia Hirsch, bluza reklamówkowa. Bardzo na czasie. Tak. Gratuluję. I trzecie miejsce, Aga Konopacka, bluza z długim rękawem, uszyta ze starych i zniszczonych ubrań, czyli coś z niczego. O proszę, następna wymiatająca. Talenty nam rosną, modne. Gratulacje. W kategorii wiekowej dorośli, drodzy państwo, Agnieszka Tkocz, pierwsze miejsce. Pani Agnieszka zrobiła fartuch męski z dżinsów i koszuli. Moje gratulacje. Dzięki za udział. Za podcast naukowy Co słychać w nauce w konkursie uczniowie wykonywali pracę wraz z nauczycielami. W kategorii wiekowej uczniowie szkół podstawowych klasa 7-8 miejsce pierwsze zdobyła Julia Kuś z tematem antybiotyki czy przejdą do historii. Opiekunem jest pani Beata Domagała-Kuś. Gratulacje. Miejsce drugie. Uczestnicy Szymon Broniszewski, Jakub Kuźniar, opiekun pani Wioletta Rusin, temat lampa naftowa. Który jest Kuba? To jest Kuba. I Szymek, tak? Gratulacje. Trzecie miejsce, drodzy państwo, Alicja Jabłońska i Jan Sokołowski, opiekun pani Agnieszka Skiba i Sabina Morawiec, Marii Kiri-Skłodowska, pierwsza z pierwszych. Gratulacje. Gratuluję. I moi drodzy, kolejny konkurs. Wyjedź w przyszłość, zaprojektuj ekopojazd, praca plastyczna. Kategoria wiekowa dzieci w wieku przedszkolnym. Miejsce pierwsze, Maksymilian Cichy. Ekopojazd z trzema rodzajami napędu. Chodź, Max, do nas, chodź. Proszę, to będzie elektromobilność, student elektromobilności, panie rektorze. Tak, to koniecznie tutaj z panem rektorem. O, proszę. O. Miejsce drugie, Milena Marcisz, ekopojazd. Chodź, Milenka, do nas. O, proszę, jaka dumna. Gratuluję. Pięknie. Proszę bardzo, dyplom i nagroda. Gratulacje. Dasz mi łapkę? O, super. I trzecie miejsce, drodzy państwo, Kacper Gliklich, ekopojazd. Kacper, jesteś z nami? A, nie ma Kacpra, tak? To chodź, odbierzesz też za niego. Uścisk dłoni też mu przekażesz, dobrze? Od nas? Proszę pozdrowić. Tak. Proszę bardzo. W kategorii uczniowie szkół podstawowych klasa 1-3, miejsce pierwsze Alicja Płóciennik, również ekopojazd. Alicja, jesteś z nami? Chodź do nas, chodź. I nagroda dla ciebie, gratulacje. Dasz tą rękę, może być ta ręka, pewnie, jasne, że tak. Miejsce drugie, Milena Panuś, ekopojazd. Milena, chodź do nas. No proszę, jakie dziewczyny, wymiataczki elektromobilności. O, super, dzięki, gratuluję. I trzecie miejsce, chłopak Adam Żyłka, samolot na śmieci. O proszę, lotnik. Moi drodzy, dochodzimy już powolutku do końca. Zostań ekobohaterem, spot promujący proekologiczne rozwiązania oraz podstawy. Kategoria wiekowa szkoła podstawowa klasy 6-8. Pierwsze miejsce Amelia Stawowska i Michalina Michalska, ekologiczne środki transportu. Zapraszamy. Po raz kolejny zapraszamy dziewczyny. Pani Michalina.
i nagrody dla Was. Gratulacje. Gratulacje. Gratulujemy. I miejsce drugie, Bartosz Kraś i Bartek Lach. Dbajmy o swój mały świat. Bartek, który? Bartosz i Bartłomiej, tak? Bartosz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Gratulacje. Gratulacje. Bardzo dziękuję, panie rektorze. To już dziękuję koniec listy. Dziękuję bardzo. No drodzy Państwo, no tak dobrnęliśmy do samego końca wręczania tych wspaniałych nagród. Ale panowie, wy się jeszcze nie żegnajcie. Tutaj jeszcze chwila. Jeszcze trzeba przygiąć mikrofon, tu mi pokazują, co niektórzy fantastycznie. Kochani, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. To jest naprawdę dla nas ogromna przyjemność gościć Was na Politechnice Śląskiej. Wydaje mi się, że powinnam tylko powiedzieć jedną rzecz. Noc naukowców to ludzie. Ci, którzy pokazują naukę i są pasjonatami, ci, którzy organizują to wydarzenie dla Was, czyli zespół CPN i cała reszta Politechniki Śląskiej i przede wszystkim Wy, nasi odbiorcy. Tutaj się w tej chwili przebiera Poliś. Natomiast Poliś Was będzie oprowadzał po Politechnice Śląskiej, a ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że będziecie się z nami dobrze bawili, tym razem na żywo, na Politechnice Śląskiej, na 17 Nocy Naukowców. Serdecznie zapraszam, otwieramy te wielkie drzwi i bawcie się dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ruszają ekoplotki. Słuchajcie, jedyny wyjątkowy talk show naukowy. Witamy Was bardzo serdecznie w ramach Nocy Naukowców Anno Domini 2022. A ze mną dr Marek Rojczyk. Za chwilę w szczegółach o naszym gościu. Pozwólcie, że wprowadzę Was w to, co będzie się działo w ciągu najbliższych godzin. Dlatego, że ekoplotki zostaną z Wami. Mam nadzieję, że Wy z nimi, czyli z nami, do godziny 21. Słuchajcie, Państwo wiecie, że od 15, czyli półtorej godziny temu, wystartowała Noc Naukowców. To jest takie wydarzenie, na którym po prostu nie może Was zabraknąć. W związku z tym, bo teraz troszkę zadziałamy właściwie chyba na naszą niekorzyść, ale namawiam Was do tego, żebyście spakowali swoje telefony, smartfony, tablety, cokolwiek tam macie, ekran, słuchawki i po prostu słuchając i oglądając ekoplotki, czyli będąc z nami, równocześnie przyszli zobaczyć nas na żywo, bo tak naprawdę to my się znajdujemy w naszym studiu, specjalnym studiu Nocy Naukowców, w kampusie Politechniki Śląskiej, w Gliwicach przy ulicy Konarskiego, w Centrum Nowych Technologii. Wszystko już wiecie, właściwie możecie swobodnie nawigować, więc czekamy tu na Was. A czekając, chcemy tak naprawdę podzielić się z Wami tym, co nas dzisiaj wszystkich łączy, tak naprawdę. Naukowców, czyli między innymi mojego gościa, a także mnie, pracownika Politechniki Śląskiej, a mianowicie naszym wspólnym mianownikiem jest nauka. I naukę będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Dobrze. Doktor inżynier Marek Rojczyk, adiunkt w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć Marku. Jeszcze jedna uwaga. Z większością naszych gości jesteśmy po imieniu, także chcielibyśmy Was też do tego namówić, bo tak naprawdę dzisiaj nauka, która jest królową tego spotkania, jest bardzo blisko nas, ludzi. W związku z tym wszelkie formalizmy, jeśli tylko możemy, odkładamy na bok. A zatem adiunkt z Katedry Techniki Cieplnej, który, uwaga, uwaga, pracuje nad poprawą metod diagnostyki raka skóry. Marek, pracujesz na styku inżynierii i medycyny. Czy to oznacza, że chciałam powiedzieć w młodości, no ale przecież spójrzcie na niego, że nie mogłeś się kiedyś zdecydować, czy chcesz być lekarzem, czy może inżynierem i pomyślałeś sobie, a co mi tam, dwa w jednym. Może odpowiem zaczepnie. Już w tamtych czasach, kiedy kształtowała się moja kariera, przygoda z nauką, to wtedy już moja dziewczyna, a obecnie żona była lekarzem. Okej, okay, taka inspiracja. Więc było mi chyba łatwiej. Jasne. A odpowiadając wprost na pytanie, ta działka medycyny, którą my zajmujemy się w katedrze, ona jakby
jest tym samym, czym zajmowali się nasi starsi profesorowie przez lata formowania katedry. Bo to w dalszym ciągu jest przepływ ciepła, przepływ płynów. Przecież krew daje się modelować czy obliczać, tak samo transport ciepła daje się modelować i obliczać w przypadku kotłów wysokiej mocy, kotłów fluidalnych, maszyn flotacyjnych, ale słuchaj, też ludzkiego ciała. Chcę ci tylko powiedzieć, że teraz użyłeś takich słów. Ja nie wiem, czy wszystkim naszym widzom i nam wszystkim one cokolwiek mówią, ale ja cię zapytam może troszkę przewrotnie, bo technika cieplna, no to wiesz, w większości przypadków kojarzy się właśnie z takimi wielkimi rurami, którymi tłoczone jest ciepło, a ty mówisz o medycynie, czyli mówisz o tym, że wy poszukujecie sposobów, żeby zwyczajnie lepiej diagnozować, bardziej skutecznie diagnozować pacjentów, a też w domyśle lepiej ich leczyć, prawda, skutecznie ich leczyć. A zatem powiedz, no jak to się robi, tak? Czyli w jaki sposób to ciepło, bo rozumiem, że o tym nam chcesz też powiedzieć, jest wykorzystywane do poprawy tych metod diagnostycznych. Musimy tutaj zejść do takiego bardzo prostego opisu zjawisk przepływowych, ciepłoprzepływowych, transportu ciepła, masy. Nie chciałbym zbyt naukowo tutaj o tym wszystkim mówić, ale równania są te same. Równania, które opisują transport ciepła i które opisują transport ciepła w ludzkiej tkance, są w ten sam sposób opisane. I wystarczy, że my tylko niektóre człony zamieniamy, w przypadku np. ludzkiej skóry, to w miejscu tak zwanego modułu źródłowego wstawiamy coś, co jest odpowiedzialne za perfuzję krwi albo ciepło metaboliczne komórki. Ale na poziomie równaniowym to jest to samo. Dlatego też tak łatwo, może nie łatwo, ale niezbyt trudno można było przejść od tej wielkiej energetyki, ja nazywam to energetyką systemową, czy też przepływu ciepła na przykład w budynkach jednorodzinnych. To jest też temat, którym się zajmuję. W obecnych czasach wiemy, jaka jest sytuacja, ale audyt energetyczny, transport ciepła przez przegrody płaskie, jakie są ściany domów, no i transport ciepła przez skórę. Czyli mówisz, my zresztą, my, muszę Państwu to powiedzieć, będziemy mówić z naszymi kolejnymi gośćmi też, będziemy rozmawiać o tym, o ekobudownictwie, o ekobudynkach, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, dzisiaj my, wszystko właściwie, no my generalnie, nasza nauka dzisiaj gra w rytmie eko, jak się Państwo szybko przekonają, ta ekologia wcale nie ogranicza się tylko i wyłącznie do takiego bardzo powszechnego rozumienia, prawda? No więc to, ale to nie zdradzajmy. No dobrze, mówisz nam o tym, że wystarczy, nie wiem, czy ja cię dobrze rozumiem, ale popraw mnie, jeśli nie, że wystarczy tylko zmienny zawinić w pewnych równaniach, tak? Czyli włożyć coś w, no właśnie, w takie równanie, powiedzmy, algebraiczne, robimy inne zmienne i wychodzi nam, dostajemy inny wynik. Nie wiem, czy jestem w stanie, czy dobrze dowyjaśniam, ale powiedz proszę, a ta technika cieplna od początku cię interesowała? Jak w ogóle trafiłeś do tej katedry? Byłeś pewnie, znaczy nie pewnie, byłeś naszym studentem. Tak jest. Ja kończyłem mechanikę budowy maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki i nigdy nie pasjonowała mnie energetyka systemowa. Jakby przerastała mnie ta wielkość elektrowni, kotłów i zawsze starałem się jakby, próbowałem po prostu określić ten transport ciepła, który lubiłem, w aspekcie takiej mikroskali. No i wtedy pojawiła się okazja. Dyplom mój dotyczył optymalizacji inkubatora otwartego dla niemowląt. Dyplom, który realizowałem zresztą na Brunel University w Londynie. Więc powiedz coś więcej o tym, bo to brzmi bardzo ciekawie. Tak, inkubator otwarty dla niemowląt to jest takie urządzenie, gdzie dziecko leży po urodzeniu. Jeżeli jest dziecko zdrowe, no to w tym momencie wszelkiego rodzaju oględziny, pierwsze oględziny po porodzie, pomiary odbywają się pod promiennikiem, żeby temu dziecku nie było zimno. Długoskalowo, długofalowo wykorzystuje się inkubatory otwarte dla niemowląt w momencie, kiedy mamy do czynienia z dziećmi naprawdę chorymi. Mówię, może zacznę z innej strony. Inkubatory zamknięte to są dzieci niedonoszone, którym wystarczy, żeby było cicho, ciemno, odpowiednia wilgotność. One sobie po prostu dorastają. Do płuca czyli się rozwijają. Czyli na przykład wcześniaki, tak? Bo... Na pewno wcześniaki. W momencie, kiedy dziecko ma jakiekolwiek problemy i jest potrzebny taki
doraźny, ciągły nadzór nad tym dzieckiem, swobodny dostęp do dziecka, to wtedy stosuje się tak zwane promienniki podczerwienia albo inkubatory otwarte dla niemowląt. No i właśnie zajmowałem się czymś, czyli inkubator otwarty istnieje, jest urządzeniem, które jest powszechnie wykorzystywane w medycynie, natomiast ja przy wykorzystaniu tak zwanej numerycznej mechaniki płynów, czyli innymi słowy CFD, starałem się po prostu zbadać przepływ ciepła pomiędzy dzieckiem, promiennikiem, otoczeniem, zewnętrzem inkubatora otwartego dla niemowląt. Czyli, i to były początki. No właśnie, czyli to ciepło już wtedy, na etapie magisterium, można powiedzieć, tak było jest. Później przerodziło się to w doktorat, bo tak jak powiedziałaś, to było takie preliminary investigation, jeśli chodzi o magisterkę, potem się przerodziło w doktorat. No a potem kolejne kroki właśnie już były realizowane wtedy w laboratorium inżynierii biomedycznej, a obecnie w pracowni inżynierii biomedycznej właśnie Katedry Techniki Cieplnej. Mhm. Powiedziałeś o tym, że pracowałeś też w Londynie, tak? Współpracowałeś, rozumiem, przy pisaniu tego twojego magisterium. Powiedz, co młodemu człowiekowi, młodemu naukowcowi daje współpraca taka międzynarodowa? Wszystko, my nie możemy się zaszufladkować. Powiem więcej. Po zrobieniu doktoratu rok mieszkałem w Rio de Janeiro, rok mieszkałem na Copacabanie, tam byłem na tak zwanym postdocu. Wyobrażamy sobie Rio, z czym się Rio kojarzy. Tak jest. Na Uniwersytecie Federalnym i tam właśnie opracowywałem taką metodologię wczesnego wykrywania nowotworów skóry. Co daje ta współpraca? Wszystko. Powiem szczerze, patrząc na świat, i to teraz dzieje się w Polsce i w polskiej nauce, coraz więcej ludzi przejawia taką aktywność przez wyjazdy, przez wymianę doświadczeń. My nie możemy się zaszufladkować, nie możemy tylko ciągle być w jednym miejscu, ale trzeba jeździć. A o tym Rio wspomniałem dlatego, że tak jak w Brazylii, tak i w innych krajach jest nawet obowiązek, czy jeżeli ktoś zrobi inżynierkę na jednej uczelni, musi zrobić magisterkę na innej. Są wymiany, wyjazdy i ciągłe podróże. I to, co powiedziałeś, Marek, ja myślę, że to też jest taki rys, słuchajcie, takiego życia nie tylko naukowca, ale też studenta. To jest między innymi też jedno z tych doświadczeń, które mogą być udziałem studentów każdej uczelni, naszej w szczególności, słuchajcie. W związku z tym, to jest to, co ty mówisz, nie da się robić chyba współcześnie nauki bez współpracy, bez kooperacji, zarówno takiej interdyscyplinarnej, bo to jest taka kwestia, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, ale myślę, że też całe twoje dotychczasowe naukowe życie to pokazuje, prawda, ten styk inżynierii i medycyny. Wiadomo, że medycyna, współczesna medycyna, no nie ma jej właściwie, nie ma rozwoju współczesnej medycyny bez takiej myśli inżynieryjnej, prawda, bo wysokospecjalistyczna medycyna musi mieć wsparcie inżynierów, ale myślę, że to jest też kwestia takiego pokazania, jak mocno współczesna nauka jest interdyscyplinarna, prawda? Tak jest. Zarówno od humanistyki, te takie relacje pomiędzy różnymi dyscyplinami, różnymi dziedzinami nauki są na porządku dziennym. Bez wyjazdów, bez śledzenia międzynarodowej publikacji może zdarzyć się sytuacja, o której kiedyś czytałem w takiej dobrej książce, Niezwykły świat odkryć i wynalazków. I właśnie był opisywany pewien człowiek, który żył w głębokiej Amazonii, który wymyślił rower. No i zamierzał go może opatentować, może pokazać światu. Kiedy wyszedł właśnie z tej swojej małej społeczności, to na niebie już latały samoloty. Więc jeżeli my się zaszufladkujemy i nie będziemy płynąć z trendem, nie będziemy podpatrywać, a może właśnie współpracować, podpatrywać to jest złe słowo, ale współpracować właśnie ze światem. Tak, współtworzyć nawet dokładnie, Marek, ja myślę, prawda? To możemy po raz wtóry wynaleźć koło. Mhm. Nie wiem, no może byśmy lepsze wynaleźli, no wiesz, nie możesz tego wykluczyć, ale to rzeczywiście, tak. Chciałam powiedzieć święte słowa i piękna puenta naszej rozmowy, ale my jeszcze mamy minutkę i nie oddam jej, słuchajcie. W związku z tym dzisiaj namawiamy wszystkich do tego, żeby się nie bali, bądźcie odważni. Po prostu nauka dzisiaj otwiera swoje podwoje. Nie tylko Politechnika Śląska otwiera, ale generalnie możecie przyjść, dotknąć, sprawdzić, czyli zrobić to, czego właściwie na co dzień zrobić się nie da, dlatego że możecie wejść do naszych laboratoriów, możecie podpatrzeć naszych naukowców przy pracy. A zatem, ja wiem, ty się zgłaszasz, ale słuchaj, ja muszę ci zadać pytanie, no bo takie są nasze role. Tak jest. Poczekaj, może ten wstęp
jest zbyt długi, ale też bym chciała coś powiedzieć. No, w końcu to się rzadko zdarza ostatnio. Marek, co cię urzekło w nauce? Bo przecież mógłbyś trafić do przemysłu, prawda? Po tych badaniach, czy po zakończeniu badań, o których nam powiedziałeś, mógłbyś na przykład z powodzeniem zostać w Londynie i gdzieś tam zaczepić się w tej takim otoczeniu społeczno-biznesowym. Tak się to mawia. A ty jednak chciałeś się z nauką związać. Dlaczego? Znaczy, bo nauka to jest przygoda życia. Nauka jest bardzo ciekawa i nauka nie daje się zaszufladkować. Czyli każdego dnia możemy odkrywać i robić coś innego. Niektóre zawody są tak ufiksowane, to też wiem od moich kolegów, że na przykład człowiek 20 lat robi to samo, 50 lat robi to samo. Są ludzie, którzy to lubią, chcę ci powiedzieć, bo parę zawodów mi przychodzi do głowy. Tak, jeżeli kochasz zmianę, tak, jeżeli lubisz poszukiwać, no to nauka jest stworzona dla ciebie. Tak jest, dokładnie. Dobrze, dla ciebie też. Dla was, słuchajcie, w związku z tym ponawiamy naszą prośbę, Marek, chyba, prawda? Możemy razem to teraz powiedzieć. Zapraszamy was wszystkich na kampus Politechniki Śląskiej do Gliwic. My tu jesteśmy, ja będę tutaj ze swoimi gośćmi. Zobaczcie, Marek rozpoczyna nasze ekoplotki. Chodźcie, zobaczcie, przekonajcie się, jak mocno nauka potrafi być fascynująca. Marek Rojczyk, dziękuję ci, Marku, bardzo za to spotkanie przed kamerami, ale powiem państwu, że Marek będzie do państwa dyspozycji przez, no może, że nie w całości, nie szalejmy, weźmy tylko palec, nie bierzmy całej ręki, ale poza naszym studiem, wszyscy nasi naukowcy, z którymi się państwo spotkacie w naszych ekoplotkach, będą mieli dla was też czas do bezpośredniego spotkania, do bezpośredniej rozmowy, także korzystajcie z tego, co najmniej kwadrans, prawda? No a tak jeśli jest. Okaże się, że tematów będzie co niemiara, to myślę, że i dłużej. I jeszcze jedna, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za to spotkanie, ale jeszcze jedna ważna informacja, której nie powiedziałam na początku, a mianowicie w czasie naszych ekoplotek trwa też czat. Proszę pamiętać, można naszych znakomitych naukowców o wszystko pytać. Może nie od razu na tym czacie znajdziecie państwo odpowiedzi, bo przecież, tak jak powiedziałam, oni są jeszcze do dyspozycji was, a także wszystkich tych, którzy tutaj za ścianą, bo ich wszystkich słyszę, tak? Tam naprawdę są tłumy za ścianą naszego studia, którzy po prostu już czekają na spotkanie. Także bądźcie z nami. Ekoplotki wystartowały, wiele, wiele godzin wspólnego spotkania przed nami. Jesteśmy, witamy was bardzo serdecznie w Ekoplotkach. Znajdziecie nas dla tych, którzy być może teraz dopiero rozpoczęli spotkanie z naszą audycją, z naszym programem. Znajdziecie nas na Facebooku i znajdziecie nas, linka do transmisji, znajdziecie na Facebooku Centrum Popularyzacji Nauki. To jest taka instytucja, bez której może o nauce cokolwiek byście wiedzieli, ale na pewno nie tyle. Instytucja Politechniki Śląskiej, jednostka Politechniki Śląskiej, która organizuje każdego roku spotkanie z nauką, czyli Noc Naukowców. Wydarzenie, na którym tak naprawdę nie może was zabraknąć. A zatem szukajcie nas również na kanale YouTube Politechniki Śląskiej. Jeżeli nie na Facebooku, to tam. Generalnie obecnie jesteśmy w socjalach. Dlaczego o tym mówię? Bo prosimy was też o to, żebyście się podzielili tym linkiem, podzielili się informacją ze swoimi znajomymi, że trzeba włączyć, trzeba odpalić, słuchajcie, te wszystkie media społecznościowe po to, żeby troszkę z tą nauką poobcować. A waszym kolejnym gościem, dla mnie to ogromna przyjemność, moim także, jest pan profesor Andrzej Szlęk, profesor, doktor habilitowany, inżynier, absolwent, na początku krótka prezentacja, jeżeli pozwolisz, Andrzeju, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego z roku 1990, popatrzcie, jak długo związany z naszą uczelnią, obecnie pracownik Katedry Techniki Cieplnej. I coś myślę, co ważne dla mnie na pewno, żeby też określić pewien obszar twoich naukowych zainteresowań, no to między innymi pan profesor specjalizuje się w pozyskiwaniu, przekształcaniu, użytkowaniu energii ze szczególnym uwzględnieniem paliw, centralnego zaopatrzenia w ciepło, ale także interesują go badania i zastosowanie biowęgla. Andrzeju, trochę o tobie wiemy.
Nie za wiele, bo żeby opisać twoją długoletnią karierę w nauce, to naprawdę, wybaczą państwo, ale kilkadziesiąt sekund z całą pewnością nie wystarczy. Ekoplotkujemy. Można powiedzieć, że skoro plotki mogą być eko, to w ogóle jesteśmy w takim mainstreamie, bo ekologia to jest takie słowo, które na szczęście, myślę, coraz większej liczbie ludzi jest całkiem bliskie i niekoniecznie staje się jakimś takim powiedzeniem, czy raczej stwierdzeniem, które występuje tylko w przestrzeni publicznej, ale tak naprawdę ma swoje zastosowanie w życiu, miejmy nadzieję, każdego z nas. Eko, zero waste na przykład, taka kategoria, która być może nie jest nam obca. Można mówić o ekologicznych na przykład autobusach, ekologicznych pojazdach niskoemisyjnych, ale ja bym cię chciała podpytać o ekobudownictwo, o ekobudynki, no bo jeśli pojazdy mogą być niskoemisyjne, to budynki także? No oczywiście, budynki oczywiście oddziaływują na środowisko, zarówno w fazie budowy, no bo na wybudowanie budynku potrzeba cegieł, potrzeba cementu, do tego wszystkiego trzeba zasobów, energii. No i później oczywiście oddziaływują na środowisko w trakcie swojego życia, bo budynki są miejscami zużycia energii i to dość poważnego zużycia energii. No, musimy pamiętać, że w roku 2050, czyli w sumie już nie tak daleko, czeka nas ambitny cel postawiony przez Unię Europejską stania się neutralnymi klimatycznie, czyli właściwie z wszystkich budynków powinny zniknąć w tym momencie kotły, powinny zniknąć indywidualne systemy grzewcze, a centralne systemy grzewcze też powinny być takie, które spowodują zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wbrew pozorom to rzeczywiście nie jest tak odległa perspektywa. Czy twoim zdaniem to w ogóle jest realne? My mieszkamy na Górnym Śląsku, wiemy, jak wygląda ten system, czym opalamy, czym się ogrzewamy, prawda? No może to się też zmieniło troszeczkę w ostatnich latach, prawda? Węgiel nie jest już naszym głównym paliwem, no ale jednak sporo jest do zrobienia, zwłaszcza w tym regionie, a zatem realne? To jest bardzo ambitne zadanie, rzeczywiście. Czy jest realne? Moim zdaniem jest realne, tylko dość kosztowne. I no zobaczymy, co przyniesie czas, czy Unia Europejska będzie rewidowała to swoje stanowisko, bo uzna, że koszty społeczne są zbyt wysokie i ta perspektywa zostanie odsunięta. Niemniej jednak, nawet jeżeli kogoś nie przekonuje konieczność ograniczenia emisji CO2, no to trzeba mieć też w świadomości, że zasoby paliw kopalnych są ograniczone i one tylko drożeją, te paliwa kopalne, podczas odnawialne źródła energii na razie przynajmniej tanieją i to dość spektakularnie tanieją. No i są nieograniczone, bo sama nazwa wskazuje, że są odnawialne. Wiesz, ja myślę, że też sytuacja z ostatnich miesięcy, czyli to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i co powoduje no, naprawdę globalny kryzys energetyczny, też jakby nie sprzyja paliwom kopalnym, bo wiemy, jakie słyszymy przecież o tym, tak? Czytamy, oglądamy media, czytamy różne doniesienia i wiemy, że jest problem nie tylko z węglem, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, a zima puka do naszych drzwi, ale czy to oznacza, że my musimy też troszeczkę inaczej zacząć myśleć w ogóle o wykorzystaniu energii, o jej gromadzeniu? Czyli mówiąc inaczej, Andrzej, czy powinniśmy, nie wiem, jeżeli zbyt kolokwialne, to wyprowadź nas, proszę, wprowadź nas na bardziej naukowe wody, ale czy powinniśmy mieć takie magazyny typu banki energii? Powinniśmy z tego korzystać? Czy powinno się tworzyć takie banki energii? Znaczy to jest absolutnie konieczne docelowo. Bo na dzisiaj sytuacja jest taka, że odnawialne źródła energii, czyli turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne, one dają energię w zależności od, nazwijmy to, kaprysów pogody. No a pasowują się do tego źródła konwencjonalne, czyli innymi słowy, na dzisiaj źródła konwencjonalne pełnią rolę takiego kompensatora kaprysów pogody. Natomiast docelowo, jeżeli chcemy zrezygnować ze źródeł kopalnych, no to nie będziemy mieli tej możliwości kompensacji, albo inaczej, będziemy musieli przewidzieć inną możliwość kompensacji i tą inną możliwością kompensacji jest gromadzenie energii. Tą energię można gromadzić krótkoterminowo, a można, i to najważniejsze jest zadanie, długoterminowo. I na przykład teraz też pracujemy nad dwoma projektami dotyczącymi magazynowania energii w amoniaku. Amoniak jest akurat takim dość ciekawym związkiem chemicznym, który ma dość dużą gęstość energii, czyli mówiąc po ludzku, w małej objętości da się dużo energii zgromadzić i przy swoim spalaniu nie emituje dwutlenku węgla.
paliwem neutralnym klimatycznie. Oczywiście ma też swoje wady, jest korozyjny, jest toksyczny, ale to są rzeczy do opanowania. To są rzeczy na pewno do opanowania. No i bardzo dużo się dzieje akurat w zakresie wykorzystania amoniaku, produkcji amoniaku. Jak mówię, w naszym katedrze skromnej, 30-osobowej, dzieją się aż dwa projekty dotyczące amoniaku. Mówię, że w waszej katedrze, ja tylko dodam, że to jest Katedra Techniki Cieplnej. Pan profesor jest pracownikiem tej katedry w Politechnice Śląskiej. Ale czy to paliwo, o którym powiedziałaś, to może być takie paliwo, z którego my, nie wiem, użytkownicy, tacy, wiesz, tacy jak ja na przykład, będą mogli korzystać? A żeby mogli korzystać, to co musiałoby się zadziać, żeby ono wyszło do powszechnego użytku? Znaczy, no na dzisiaj myślę, że akceptacja społeczna byłaby raczej niska amoniaku w domach, bo amoniak... Źle się kojarzy, tak byśmy znaczy, no jeszcze jego bardzo poważną wadą jest to, że jest kosmicznie śmierdzący. To znaczy on nawet w mikro stężeniach jest wyczuwalny i bardzo dokuczliwie wyczuwalny, ale myślę, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że jest osiedle domków jednorodzinnych i do tego osiedla jest wybudowana dedykowana ciepłownia i amoniak jest tylko w tej ciepłowni, w związku z tym jego ewentualny wyciek nie powoduje dyskomfortu w naszych domach, to myślę, że takie coś jest do zaakceptowania, a na pewno jest takie coś do zaakceptowania, jeżeli amoniak będzie składowany w ciepłowni, w centralnej ciepłowni i miasto czy osiedla będą zasilane tak jak do tej pory, czyli ciepłą wodą transportowaną rurociągami z ciepłowni. Mhm. Czyli to nie jest taka futurystyka, bym powiedziała. To troszkę nie zahaczamy o Lema, tak? Nie, to zdecydowanie nie jest futurystyka, bo są już w tej chwili pierwsze silniki komercyjnie oferowane na razie do transportu morskiego, które są zasilane amoniakiem. No akurat transport morski jest tym, który powiedzmy jest najmniej uciążliwy dla ludności, bo raczej nikomu pod oknami statki nie przepływają, w związku z tym ewentualny wyciek tego amoniaku nie naraża nikogo poza załogą tych statków. Niemniej jednak no, pierwszy krok już został zrobiony i ten amoniak jest paliwem całkiem no, ciekawym. Zresztą to nie jest takie bardzo nowa rzecz w zastosowaniu amoniaku, bo na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy no, całe paliwo to no, powiedzmy bardziej wartościowe, czyli to pochodzące z przeróbki ropy naftowej było potrzebne dla machiny wojennej Niemiec, no to w niektórych krajach, jak na przykład w Belgii, próbowano zastosować amoniak, próbowano z powodzeniem zastosować amoniak do napędu autobusów. Może my też moglibyśmy być, na przykład taki pilotaż moglibyśmy zorganizować w regionie, w metropolii? No właśnie jednym z tych projektów, które realizujemy, to akurat nie ja jestem kierownikiem, tylko profesor Wojciech Adamczyk, próbujemy zademonstrować wykorzystanie amoniaku do napędu maszyn rolniczych. To jest projekt polsko-norweski, w tej chwili już jesteśmy po udanych próbach spalania amoniaku na stanowisku laboratoryjnym, a za chwilę będzie demonstracja takiego traktora jadącego przez pola zasilanego właśnie amoniakiem. Traktor po ostatnich doniesieniach medialnych nie kojarzy się najlepiej, ale to chyba nie mówisz o tym traktorze, ale oddajmy. Politykę trzeba tutaj odłożyć na bok. Ale gdyby ktoś na przykład z naszych widzów, który teraz nas słucha i nas ogląda, pomyślał sobie, a jak ja bym przyszedł do was, do waszej katedry, to coś na temat projektu, o którym nam opowiadasz, mógłby zobaczyć, nie wiem, ale nawet laboratorium, w którym takie prace się odbywają? Ale oczywiście bardzo zapraszamy. Tutaj jest, to jest projekt realizowany w konsorcjum, w nim są między innymi Norwegowie, ale też jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, który ma właśnie prowadzić te demonstracje traktora. To jest taki malutki traktor sadowniczy, no można by powiedzieć troszkę zabawkowy, ale demonstracja jest demonstracją, no silnik jeździ. No jasne, słyszeli Państwo. To my zachęcamy oczywiście do odwiedzenia kampusu Politechniki Śląskiej. Ja tylko powiem, że Noc Naukowców dzisiaj we wszystkich naszych lokalizacjach się odbywa. Poza Gliwicami także w Zabrzu, w Katowicach i w Rybniku. Więc jeśli żyjecie gdzieś blisko jednego z tych miast, które wymieniłam, to po prostu zbierzcie się. Która to godzina? 17. Piękna pogoda, można połączyć spacer, czyli przyjemne z pożytecznym. A ja jeszcze, bo jeszcze mamy chwilkę, Andrzeju, to muszę Cię zapytać jeszcze o fotowoltaikę, bo to taki boom na fotowoltaikę obserwowaliśmy kilka miesięcy temu. Tak? To wciąż jest oczywiście nadal interesujące, powiedziałabym, źródło energii, tak? Instalacja paneli fotowoltaicznych, ale też pojawiają się takie dyskusje dotyczące utylizacji. Czyli co zrobić? Czy to na pewno jest ekologiczne? Co my robimy z tymi zużytymi bateriami? Czy my w ogóle wiemy, jak je utylizować, żeby jednak nie szkodzić środowisku? No powiem szczerze, że to jest akurat nie moja tematyka. Z tego co wiem, to temat nie jest aż taki trudny, jak
by można było... Jak go malują, tak, gdzieś tak, jak tam go malują. Natomiast no, nie chciałbym się wypowiadać na temat, który no, znam. To może bez szczegółów, ale rozumiem, że nauka sobie radzi z tego rodzaju jak problemem. Jak sobie nie tak? radzi, to sobie na pewno poradzi, bo to nie jest materiał toksyczny, a panele fotowoltaiczne, no, jest takie przeliczenie bardzo proste zresztą, które mówi, że jeżeli byśmy 10% Sahary pokryli panelami fotowoltaicznymi, to one zapewnią energię dla całego świata. Oczywiście można powiedzieć, Sahara to nie jest najlepsze miejsce dla paneli fotowoltaicznych, ale pokazuje to, że nieużytków na świecie jest dostatecznie dużo do tego, żeby z paneli fotowoltaicznych pozyskać energię no, wystarczającą dla zasilenia całego świata. Na koniec tego naszego spotkania wybiegnijmy trochę w przyszłość. Jak będzie wyglądał ten rynek energii, twoim zdaniem? Czy jednak te odnawialne źródła energii przejmą prym, czyli będą wiodły prym, czy my pozostaniemy wierni, my w sensie użytkownicy, pozostaniemy jednak wierni takim tradycyjnym paliwom? No to mi się wydaje, że to trzeba rozróżnić krótkoterminowo i długoterminowo, bo krótkoterminowo, to znaczy w perspektywie kilkunastu lat, na pewno nie da się zrezygnować z paliw kopalnych. Wcześniej się mówiło, że tym paliwem pomostowym będzie gaz. W tej chwili ze względu na sytuację polityczną, no pewnie to zostanie zrewidowane. Być może swoją rolę znaczącą odegra energetyka jądrowa, której ja zresztą kibicuję, bo uważam, że Polsce byłoby potrzebne 10 do 15 gigawatów elektrowni jądrowych, jako stabilnych i przewidywalnych. Natomiast docelowo ja jestem przekonany, że ta energia odnawialna będzie no, absolutnie dominująca. Oczywiście będziemy wykorzystywali też paliwa kopalne, ale w mniejszym stopniu, właściwie marginalnie będziemy je wykorzystywali. W jaki sposób zatem chcemy pozostać neutralni klimatycznie? No, po prostu będziemy składować dwutlenek węgla, który jest wytwarzany podczas, który się powstaje podczas spalania paliw kopalnych. Składować, ale będziemy go też wykorzystywać? W dobrym tego słowa znaczeniu? Będziemy jakoś, no właśnie, że tak powiem, korzystać z tych zasobów, które są skutkiem ubocznym spalania? Znaczy, no można oczywiście, bo można wykorzystując dwutlenek węgla syntezować różne paliwa. Tu zresztą widziałem w programie Ekoplotek, że jest osoba, która właśnie tymi zagadnieniami się między innymi zajmuje, czyli pewnie też trochę na ten temat powie, jak na przykład z dwutlenku węgla i wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych wyprodukować metan. Metan, którego dodam w kopalniach na przykład nie brakuje, prawda? I metan, który jest gazem stanowiącym śmiertelne zagrożenia. Zatem były też takie pomysły, ja je pamiętam, żeby wykorzystywać ten metan, odzyskiwać go, tak? I wykorzystywać no właśnie jako źródło. Ale chyba ze względu też na koszty gdzieś tam to zarzucono. Znaczy, no metan kopalniany oczywiście on jest wykorzystywany. Ale chodzi o skalę, prawda, też tego wykorzystania. No tylko tak, jeżeli przewidzimy to, że górnictwo węglowe no docelowo też go nie będzie, no to też nie jest to źródło, o które nam chodzi, nie jest to tej wielkości źródło i nie jest to tej perspektywy czasowej, na której by nam zależało. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę wszystkim naszym widzom, że pan profesor Szlęg jest też do waszej dyspozycji, państwa. Tych, którzy jesteście z nami w kampusie Politechniki Śląskiej, bo nasz gość zostaje i będzie odpowiadał na wszystkie pytania, które się pojawią. Tak, na wszystkie. Na wszystkie techniczne. Na wszystkie techniczne, ale mogą to państwo sprawdzić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Profesor Andrzej Szlęg był naszym gościem w Ekoplotkach. My wracamy już za chwilę z kolejnym ekologicznym tematem, wcale nie takim oczywistym. Halo, halo, jesteśmy ponownie. Witamy was serdecznie w Ekoplotkach, a moim kolejnym gościem jest pan doktor inżynier Adrian Kapczyński. Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry. Na początek krótka prezentacja. Jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, bo nie muszę chyba państwu dodawać, że wszyscy nasi goście są związani z Politechniką Śląską, bo dziś na Politechnice Śląskiej Noc Naukowców 2022 nie może was tu zwyczajnie zabraknąć, ale to co ciekawe, to prywatnie
Adrian mówi o sobie, że jest entuzjastą nowych technologii, jest też koszykarzem, miłośnikiem zagadek i zagubionych liczb. Ja tylko powiem, potwierdzę, miłośnik zagadek, bardzo aktywny w mediach społecznościowych, nie ma dnia, żeby nie było zagadki, wcale nie są takie oczywiste, więc może warto pana doktora troszeczkę pośledzić. Informatyk, z informatyką związany jesteś od ponad 20 lat, słuchaj, a my rozmawiamy o ekologii. Co ma wspólnego IT z rytmem eko? Czy w ogóle ma cokolwiek wspólnego? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ma bardzo dużo wspólnego. Myślę, że dzisiaj informatyka jest taką naturalną częścią naszego życia. Ja jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Państwo pewnie by nie uwierzyli, ale ja przyniosłem ze sobą taką teczkę, która zawiera logo. I to logo. Nie wiem, musisz przytrzymaj proszę troszkę, bo tak. Nam chyba coś się. O, teraz. Chyba widzimy? Widać. Tak, widać w każdym razie, że my od samego początku stawialiśmy na taki paradygmat, który wiąże się z przetwarzaniem, które jest zorientowane na to, żeby możliwie najmniej niekorzystnie wpływać na środowisko. Green computing na całym cyklu życia od początku do końca. I gdyby spojrzeć nawet na takie bardzo podstawowe informacje, które znajdziemy w internecie, to idziemy w stronę tego, żeby dbać o środowisko jako informatycy już od długiego czasu, już od ponad 30 lat, tak bardzo intensywnie. A ja tylko podkreślę, że chodzi o to, żeby pamiętać nie tylko na etapie wytwarzania pewnych elementów urządzeń techniki komputerowej, ale i później na etapie eksploatacji. I za każdym razem, kiedy dochodzi do pytania o to, jak mamy przetwarzać dane, warto zadać sobie pytania o ślad węglowy, o ten negatywny wpływ na środowisko. Myślę, że dzisiaj informatyka odgrywa fundamentalną rolę, a my dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że można do przetwarzania podchodzić na wiele różnych sposobów, niekoniecznie działając lokalnie, być może da się to wyrzucić w chmurę i dokonać takich obliczeń. Powiedziałeś, to prawda, że bez informatyki chyba nikt z nas w ogóle nie wyobraża sobie już życia. Co więcej, my parędziesiąt lat temu nie mieliśmy jeszcze telefonów mobilnych. Teraz właściwie chyba nie ma osoby, która nie korzystałaby akurat z tego dobrodziejstwa. Telefon przestaje służyć tylko do dzwonienia, o czym doskonale wiemy, ale poza źródłem informacji i kontaktu jest też źródłem rozrywki. Wspomniałeś o przetwarzaniu, o takim zielonym przetwarzaniu danych. No dobrze, ale ja też mówię o telefonie, ale żeby wytworzyć telefon, który będzie miał, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, niski ślad węglowy albo będzie miał stosunkowo nikły, niekorzystny wpływ na środowisko, no trzeba ruszyć głową i go zaprojektować. A zatem czy na tym wczesnym etapie projektowania też możemy mówić o takim ekospojrzeniu? Tak, jeżeli spojrzeć na green computing, to zaczyna się to dokładnie na etapie budowy koncepcji, czyli już gdy budujemy koncepcję i dalej budujemy założenia, projekt, specyfikacje, czyli ten green design jako podobszar jak najbardziej występuje. Smartfony są o tyle szczególne, że one rzeczywiście są wszechobecne, no i to jest taka wymiana, której musimy dokonać. Myślę, że też taka odpowiedzialna wymiana, zresztą podobnie jak to ma miejsce, gdy nie mówimy o informatyce, a mówimy o wpływie na środowisko, być może da się pewne zadania zrealizować w pewien alternatywny sposób. Tak sobie zadaję pytanie, czy gdyby w miejsce urządzenia mobilnego, które stanowi takie centralne miejsce realizacji naszych zadań i centrum dowodzenia, można by było w miejsce tego pomyśleć o takich urządzeniach, z których skorzystamy, jeśli jest ku temu potrzeba. Na przykład, jeśli ja potrzebuję nawigować po kampusie Politechniki Śląskiej, być może mogę być prowadzona, ale nie przez urządzenie, które jest przy mnie, tylko przez urządzenia, które są wokół. Na analogicznie można podejść do pytań o interakcji użytkownika z samochodem, na ile ten smartfon jest niezbędny, żeby przeprowadzić tego typu dialog. A być może właśnie trzeba zrobić tak, że ze wszystkich urządzeń wokół usunąć te wszystkie centra dowodzenia i pozostawić u nas takie centralne urządzenie, które będzie wpinane w poszczególne komponenty. Jeśli wchodzę do mojego inteligentnego domu, to jest moje centrum dowodzenia. Kiedy wchodzę do mojego samochodu czy innego pojazdu, to jest moje centrum dowodzenia. Cała reszta to jest taka otoczka, która wiąże się z tym urządzeniem. Kluczowe jest również to, żeby pamiętać o tym, że te usługi niekoniecznie muszą być oferowane przez urządzenie, które jest u nas i to przetwarzanie jest lokalne. Możemy sięgnąć po usługę, która jest w chmurze i z niej korzystać. Zamykając odpowiedź, jak najbardziej na etapie projektowania
możemy w ten sposób do tego podejść i też pamiętajmy, że to ma silny związek z kolejnym etapem, etapem produkcji i tutaj też, co jest oczywiste, proces produkcji może być tak przygotowany, że będziemy zadowoleni, biorąc pod uwagę te kryteria, które stawiają ludzie, którzy no, umiejscawiają green computing jako bardzo istotne. No i po produkcji jest rzecz jasna dystrybucja, to też nie bez znaczenia dla green computing, no i dalej eksploatacja i wycofanie. Utylizacja jest nie mniej istotnym obszarem. No właśnie, o utylizacji jeszcze za chwilę powiemy, ale powiedz, czy twoim zdaniem my jako użytkownicy mamy już świadomość tych wszystkich procesów, o których ty mówisz i czy mówiąc krótko, biorąc pod uwagę, bo wydaje mi się, że jest jednak tak, stale rośnie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, ta świadomość, prawda, taka ekologiczna, ludzie rozumieją, że żyjemy na Ziemi i że mamy bezpośredni wpływ na to, co z tą Ziemią się dzieje, no być może brzmi to trochę kolokwialnie, ale wiesz o czym myślę, prawda, że rozumiemy, że naprawdę mamy wymierny wpływ w sposób, w jaki żyjemy, jak prowadzimy własne życie, jak traktujemy źródła, nie tylko energii, my w poprzedniej rozmowie mówiliśmy o źródłach energii, ale jak generalnie podchodzimy do naszego życia. Czy twoim zdaniem jednak użytkownik, na przykład jesteśmy przy etapie smartfonu, bardzo, nie wiem co, sezon, nie chcę wejść, dokładnie nie wiem, ale następuje w elektronice, tak zaawansowanej, wymiana następuje bardzo szybko, prawda, nie wiem, po 2-3 latach już mamy nowe urządzenie. Te, które, z których korzystamy, one jeszcze są w świetnym stanie, ale ze względu na pewną modę, tak to nazwijmy, na nowum, gdzieś tam gnamy za tymi kolejnymi elektronicznymi gadżetami. A zatem jak się ma też takie podejście użytkownika, który jednak chce mieć coś nowego, coś, czego jeszcze być może nikt nie ma i generalnie jest naprawdę bardzo aktywnym odbiorcą tych nowinek. Jak to się ma do tego wytwarzania ekologicznego? No czy to obserwacji, się da pogodzić twoim zdaniem? To znaczy pogodzić pewnie by się dało, tylko z obserwacji moich wynika, pewnie trzeba by zajrzeć do konkretnych badań, a może je przeprowadzić, że no niestety ten kierunek dążenia za nowym, posiadania czegoś, co jest wyjątkowe, jest stymulowany tak intensywnie, że te rozważania dzisiaj na temat eko schodzą na dalszy plan. Ja przyznaję, że również należę do tych ludzi, którzy lubią poznawać nowe, ale można to robić w sposób odpowiedzialny. I przykładowo, jeżeli dzisiaj na przykład mówimy o rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości wzbogaconej, mówimy o metaświecie, o świecie lustrzanym, mówimy o tej szansie na to, żeby zobaczyć technologię jutra, to niekoniecznie trzeba wchodzić w realizację takich autorskich, zamkniętych laboratoriów, miejsce tego, zbudować sobie taką wizję korzystania z czegoś, co istnieje. To jest dokładnie tak, jak z posiadaniem samochodu, który możemy zastąpić usługą korzystania z samochodu. To może być przecież pojazd na godziny, to może być skorzystanie z komunikacji miejskiej, etc. Ja dokonałem takiej zmiany kiedyś. Pamiętam, jak budowałem swoje pierwsze muzeum komputerów 8-bitowych i 16-bitowych. Dotarło do mnie, że właśnie buduję sobie taki mały świat, który jest w zasadzie tylko dla mnie, a można podejść do tego inaczej. I skontaktowałem się z Krzysztofem Chłowskim, który prowadzi Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. To jest taki kierunek, który moim zdaniem jest do objęcia przez niemal każdego, ale jeżeli spojrzysz na to, jak stymulowany jest popyt, no wydaje mi się, że jest to szalenie trudne, a to, o czym mówimy dzisiaj, green computing, jest szalenie istotne. No, zważmy raz na kwestię dotyczącą energii, dwa dotyczącą wpływu na środowisko. Ale moim zdaniem to bądźmy świadomi tego, że jest duża praca do wykonania, żeby zachęcić. To jest tak naprawdę chyba walka też o zmianę świadomości, prawda? To na pewno, żeby zachęcić do eksploatowania urządzeń, które się rzeczywiście nadają do określonego celu. Czyli to jest tak, z jednej strony poznawać nowe, dlaczego nie? My, w szczególności jako naukowcy, poznawajmy nowe. A nawet przecież je wytwarzacie. Wytwarzajmy nowe, tak, natomiast jeżeli chodzi o użycie czy o reużycie, to przecież można zrobić to zupełnie inaczej. Niekoniecznie musimy adresować już, stosując najnowsze modele, podstawowe potrzeby. W moim otoczeniu są informatycy, to jest grupa sytuowana finansowo całkiem nieźle. No i da się zauważyć, że te rozwiązania są przewymiarowane.
Tak, to znaczy możemy na pewno zejść nieco niżej, jeśli chodzi o nasze potrzeby. I w sukurs tutaj wchodzi na przykład ten paradygmat przetwarzania w chmurze. Jeśli ja nawet mam pieniądze na pewien cel, ale rozumiem, że mogę zoptymalizować pod kątem kosztów to, co będzie uruchamiane w chmurze, no to jednocześnie szalenie pomogę w kontekście tego obszaru związanego z green computing. Czyli sięgam po to, co potrzebuję i w takim stopniu, w jakim potrzebuję i na tyle, na ile to jest potrzebne w danym momencie. Bo być może mogę uśpić pewne jednostki, które mają coś wykonywać, w okresie, kiedy one mogą być uśpione. Bardzo podobnie jak z tym, że mogę przyciemnić pewnie światło między godziną drugą a trzecią, tak sobie może to wyobrazić. Generalnie myślimy o tym ponownym użyciu, o właściwym doborze środków, no i wreszcie o tych konsekwencjach, które są widoczne w szerszym spektrum. No więc właśnie, konsekwencje, które są ważne nie tylko dla nas, dla jednostek, ale też generalnie, tak jak powiedziałeś, no można być górnolotnie dla Ziemi, ale dla środowiska, w którym żyjemy, prawda, do jakiegoś zbioru i generalnie dla Ziemi. Ale wiesz, ja myślę, że wspomnieliśmy o tym, że to wymaga też pewnej zmiany świadomości, w ogóle zmiany może wyjścia troszeczkę z takiego przyzwyczajenia też, prawda, z pewnej rutyny, w której funkcjonujemy, bo jest nam w niej wygodnie i od wielu lat na przykład tak funkcjonujemy, ale czy tutaj nie kłania się też taka troszkę zmiana w podejściu do nauki, czyli jakby uczenia dzieci, młodzieży, tych wszystkich nowych nawyków, czyli mówiąc krótko, żeby nauka jakby szybciej wchodziła w nasze życie, bo ja ciebie obserwuję z własnego doświadczenia, jak moje córki świetnie sobie radzą w nowych technologiach. Dla nich rzeczy, które, znaczy mnie oczywiście, to też jest pewien truizm, są problematyczne albo wymagające, może lepiej wymagające, dla nich to jest naturalne, prawda, bo one urodziły się w kulturze cyfrowej. Wychowały się w niej, więc rzeczy, które sprawiają starszemu pokoleniu jakiś problem, no dla nich w ogóle nie istnieją. Tak jakbyśmy rozmawiali o tym, co było w PRL-u, to mniej więcej tak samo, co działo się, jakbyśmy to porównali ze średniowieczem. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że być może potrzebne jest takie spojrzenie od małego. Ja też celowo o tym mówię, bo ty należysz do bardzo aktywnych popularyzatorów nauki, prawda? Twój kontakt z młodzieżą nie ogranicza się do takich wydarzeń jak dzisiejsze Nocy Naukowców. Powiedz, czy ty to obserwujesz, że jakby to tak ten pęd do wiedzy w młodym pokoleniu, po pierwsze, że jest, no, jest bardziej naturalny, tak bym powiedziała. Obserwuję, to znaczy uważam, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, to jest to taka naturalna ciekawość, która występuje w tej grupie wiekowej, w tych grupach wiekowych. Na pewno są nowe wyzwania, które wynikają z tego, że pracujemy w sieci, że nasze życie przeniosło się do sieci. Te nasze kiedyś prowadzone rozmowy, no, zostały wzbogacone już w zasadzie, jesteśmy częścią tego środowiska. To środowisko też jest pełne zagrożeń. Bądźmy świadomi tego, że mogą pocieknąć dane, również dane wrażliwe, nasze prywatne zdjęcia, to może mieć wpływ i ma wpływ na to, co się dzieje. Niedawno, bo w poniedziałek w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim był Piotrek Konieczny z Niebezpiecznika, opowiadał historię dziewczyny, która no, doświadczyła takiego no, bardzo przykrego stanu. To w sensie to była konsekwencja tego, że pewne dane się stały publiczne. No, to się zakończyło niestety skuteczną próbą samobójczą. I zmierzam do tego, że my tak widzimy tę fascynację wśród młodych ludzi, jesteśmy świadomi zagrożeń. To jest bardzo trudne wyzwanie, które jest przed nami, jako przed osobami, które no tak, są nauczycielami, są rodzicami, koleżankami i kolegami, tak żeby to zadziałało jako pełne spektrum. I myślę, że ta naturalna ciekawość bardzo dobrze, że jest rozwijana i to widzę w bardzo dużym stopniu po godzinach. Na przykład są szkoły, które edukują w zakresie programowania. Sam prowadzę zajęcia dla dzieciaków z etycznego hackingu. To jest kapitalna sprawa. Mamy festiwale nauki, mamy Noce Naukowców jak dzisiaj, mamy otwarte wykłady na takich uczelniach jak Politechnika Śląska. Jest naprawdę sporo ciekawych możliwości, tylko trzeba by, to jest najważniejsze, odpowiednio ukierunkować i absolutnie nie blokować rozwoju młodych ludzi, co niestety czasami się dzieje, na przykład na poziomie K12, kiedy nauczyciel no, zatrzymał się w pewnym momencie, nie idzie krok przed siebie, a młodzi ludzie idą.
Czasami jest tak, że młody człowiek nie wie, jak wielki ma potencjał. Nie wystarczy delikatnie go ukierunkować. On idzie we właściwe gremium. W Katowicach mamy znakomity Pałac Młodzieży. Ja pamiętam, kiedy ja byłem nastolatkiem i chodziłem tam na konkursy z programowania. No pamiętam, że widziałem tam ludzi, którzy pokazali mi, jak należałoby podchodzić do programowania na poważnie. Dużo dają kontakty z firmami. Kiedy miałem 6 lat i miałem swój pierwszy mikrokomputer ZX80 i mogłem napisać swój pierwszy program, to było dlatego, że trafiłem w odpowiednie środowisko. Mój tato był informatykiem i mnie zaprowadził między ludzi, a oni mnie potraktowali jak 6-latka, ale pełnego pasji i zainteresowania. Dzisiaj mamy ogromne możliwości, ale też trzeba pomóc ponawigować wśród tych wszystkich zasobów. Kiedy ja pokazuję studentom na pierwszym roku TED.com i mówię, że tam są najfajniejsze wykłady, przed nimi otwiera się ogromna szansa, ale też pewien konkretny zalew tych możliwości. Teraz trzeba dokonać rozsądnego wyboru, zupełnie tak jak przy wyszukiwaniu w internecie. Naturalna ciekawość występuje, tylko trzeba ją ukierunkować. No więc właśnie, abyśmy mieli mądrych nauczycieli i spotykali mądrych nauczycieli na swojej drodze, jeśli zawitacie do Politechniki Śląskiej, akurat z tym nie będzie żadnego problemu. Także serdecznie dziękuję. Adrian Kapczyński, pan doktor inżynier, był naszym, waszym gościem. Pamiętajcie, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej trwa, potrwa jeszcze wiele, wiele godzin. Ekoplotki wracają już za chwilę. Dziękuję.